witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Far Cry'a 3. Jest to pierwszy odcinek w sumie, po którym mogłem poczytać wasze komentarze, ogarnąć mniej więcej jak sprawdzić, abym tej broni mógł nosić więcej itd., itd. I powiem wam, że już mniej więcej wszystko ogarnąłem. Wygląda to mniej więcej tak, że pokupowałem sobie te punkty, które miałem, troszeczkę umiejętności, które mi na pewno pomogą w rozgrywce. No i w kolejnej misji pewnie popolujemy sobie na jakieś zwierzęta, aby ogarnąć skóry tych różnych zwierząt, aby móc sobie polepszyć portfel, kaburę na broń itd., itd. Bo wydaje mi się, że te pieniądze niedługo się nie będą po prostu mieściły do tego portfela. Więc w kolejnym odcinku po prostu pogramy sobie w takie jakby misje poboczne, polatamy po różnych miejscówkach i pozabijamy sobie zwierzęta, które będą konieczne do po prostu upgrade'ów tutaj. A teraz weźmiemy sobie misję i zagramy kolejną. Keith just cries all the time now. Actually, he's become a bit of a drag. Just shut up. No. We've got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buck, sir. Of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jays, very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is, it's not on the boat anymore. And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Chin up. Good luck. No dobra, wykonamy sobie tą misję. Jak widzicie, będziemy to wykonywać w jakiejś kopalni po prostu. Dosyć fajne klimaty tutaj. Naprawdę, jeśli chodzi o Far Cry'a, to w różnych klimatach tutaj będziemy mieli okazję sobie pograć. To jest naprawdę fajne. Zobaczcie, tutaj winda, typowa winda, która jest w większości kopalni. Niestety nie ma widoku, jak się przemieszczamy, tylko od razu po prostu znajdujemy się już tutaj pod ziemią. Ale okej, mamy też takie wózki, które są w kopalniach. Czyli naprawdę klimat jest naprawdę świetnie stworzony i dzięki temu właśnie wózkowi możemy przemieszczać się w taki sposób, że raczej nikt nie powinien nas dostrzec. Więc postaram się zabić tego tutaj kolesia, który... No właśnie, nożem. Takie akcje dostajemy dodatkowe punkty, które potem możemy... Wow! Koleś najprawdopodobniej miał... przy sobie coś łatwopalnego, że spłonął. Aj, teraz jeszcze... Jason... No to trzeba uważać, ponieważ jeśli przejdziemy obok ognia, to zawsze możemy w jakiś tam sposób się po prostu zapłonąć. Też trzeba uważać właśnie na takich kolesi, którzy lecą na nas, ponieważ oni tutaj widzę są w stanie jeszcze w takiej akcji desperacji po prostu się na nas rzucić i zapalić nas. Trzeba tam uważać, ponieważ oni rzucają tym właśnie koktajlami Mołotowa i to jest tutaj niefajne, ale fajny jest sposób to, że wystarczy tam lekko trafić w kolesia, w przeciwnika i wow, i właśnie on już tutaj się zapala i nie ma szans, po prostu prędzej czy później padnie, tylko trzeba naprawdę uważać, bo zobaczcie, już drugi koleś tutaj w ramach po prostu tutaj desperacji wleciał na mnie i chciał mnie po prostu zabić. Dobra, ale wstrzyknąłem sobie jakieś tam lekarstwo i jestem już uleczony, można nie przejść do przodu. Też powiem wam, że jak zagramy sobie tą kolejną, ten kolejny odcinek po prostu nagram, gdzie będę tam wykonywał te polowania, kupię sobie broń,
kupię broń z tłumikiem, która będzie mi pozwalała po prostu zabijać też przeciwników po cichu. Chciałbym sobie spróbować, jak to wygląda. Troszkę wtedy jest łatwiej, znaczy natrudzimy się troszkę, bo trzeba być bardzo cicho, tak? Ale jednocześnie wydaje mi się, że będzie łatwiej. Łatwiej będzie przemieszczać się będąc niezauważonym. Kolejny, należy się na nas rzuci, trzeba go szybko zabić. A, wystarczy strzał w głowę. Nie dość, no to widzieliście, za strzał w głowę mamy 25 punktów, chyba za zabójstwo nożem mamy 30 punktów. Te punkty naprawdę potem się przydadzą nam i będziemy mogli sobie ulepszać naszą postać. To wygląda mniej więcej tak, ja to pewnie jeszcze pokażę wam, ale mniej więcej wam powiem, bo ogarnąłem troszkę tą sprawę, że my kupujemy nowe tytuaże. Ten każdy tatuaż właśnie nowy na naszym ciele to nowe umiejętności, więc jeśli będziemy mieć maksymalnie zupgrade'owaną tą postać, to ona będzie pewnie cała w tatuażach i tak to będzie wyglądało. Ale ja wam to pokażę, zrobimy ten kolejny odcinek taki bardziej pokazujący wam, jak to wszystko wygląda dla osób, które nie mają Far Cry'a i być może fajnie się pobawimy razem wspólnie właśnie polując na zwierzyny tutaj w Far Cry'u. No wcześniej jakoś nie miałem tak zbytnio okazji polować na zwierzęta, więc teraz będzie taka możliwość. Snajperów trzeba było najpierw wyeliminować, ponieważ oni mogli tutaj sporo problemów stworzyć. Trzeba się schować, bo już widzę tutaj kolejni nas zauważyli, chociaż tu góry jeszcze jest jakiś koleś, który rzuca tymi koktajlami Mołotowa. Zobaczcie, jeden rzut i tutaj wszystko co jest z drewna płonie. Trzeba poczekać, aż wszystko po prostu tutaj ugaśnie. Bo w inny sposób praktycznie nie da rady tutaj przejść. Jeszcze jak ktoś rzucił tutaj jakiegoś granata, czy co to w ogóle było. Trzeba będzie się wycofać do tyłu i wybić ich tam, chociaż tutaj nikogo na razie nie widzę, pewnie się gdzieś skryli. Zobaczcie, byłem tam, wszyscy we mnie strzelali, tak? A tylko kawałek się przeniosłem do tyłu i już wszyscy zniknęli. No ale okej, tam trzeba będzie chyba na pałę wlecieć do nich. Tutaj nie widzę przejścia żadnego. Nie da się tutaj wskoczyć, widzę jakieś też druty kolczaste są tutaj, więc nie ma w ogóle opcji, trzeba, no okej, lecieć tutaj na pałę i tam ich wszystkich wybić, którzy tutaj będą. Jeden zabity już, nie wiem jakim cudem. No, tego zajdziemy od tyłu. Aj. Chciałem go zajść od tyłu, a koleś, widzę, ogarnął temat i nas tutaj zaatakował. Rzucił nas na ziemię, ale okej, mamy granata. Kolejny, trzeba będzie kogoś pozabić, bo teraz się na nas rzuci, albo uciec w ogóle. No dobra. Padł, jednak nie wytrzymał, nie dobiegł do nas, w tym się skryłem. Cholera. Myślałem, że to jest zwykły rzucnik, a to jest znowu ten grubasek. Pisajcie mi w komentarzach, aby strzelać po prostu w tył głowy. Ja postaram się tutaj zobaczyć, czy może uda mi się go tak zabić po prostu strzałami tutaj w brzuch. A, udało się, okej. Okay. Wypróbujemy sobie w innym razem po prostu te strzały w głowę, zobaczę, sprawdzę sobie, czy to właśnie tak jest, jak mówiliście, że strzałem w głowę da radę go zabić, ale od tyłu, tak? No akurat takiej możliwości teraz nie było, ale po kilkunastu strzałach, powiedzmy w tułów, kolesia zginął. Dobra, ja sobie tutaj powtarzam ten checkpoint. Pewnie usunę to, jak mi tutaj nie wyszło, ponieważ by było bez sensu. To jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie rzucają tymi koktajlami Mołotowa i jest strasznie tutaj ciężko przedrzeć. Do tego jeszcze snajper tu był. No ale okej, powtórzę sobie to. Wydaje mi się, że teraz powinno wszystko pójść bez problemu. Ogarnąłem mniej więcej temat tutaj. Wiem, jak to wszystko wygląda. Trzeba ich szybko zabić, ponieważ właśnie oni tutaj stwarzają duże zagrożenie tutaj właśnie tymi koktajlami, gdzie tutaj stwarzają ogromną ilość pożarów, wybuchy. Dobra, ja się tutaj troszeczkę odsunę do tyłu i postaram się zdobyć inną broń, ponieważ już nie mam amunicji w ogóle, ale najpierw się muszę uleczyć, bo zaraz tutaj legnę i
i będzie lipa. No nic, najpierw tą broń muszę tutaj teraz odnaleźć gdziekolwiek, od kogokolwiek. Kogo tu zabiłem? O, jest tutaj, widzę, apteczka, jest tutaj pełna amunicji. O, super, dobra. Mamy pełen magazynek, trzeba tylko przeładować i zaraz będziemy w nich tutaj nawalali. Jest tam jeden, okej. Jeśli też zniszczymy te podpory, to spadnie taka skała duża, która też może w jakiś sposób przyczasnąć przeciwników. Dość fajny sposób też to jest to stworzone, taki realistyczny, naprawdę, kurczę, klimat gry jest świetny i naprawdę, jeśli do tej pory nie miałeś okazji zagrać w Far Cry'a, to polecam ci naprawdę zagrać tą gierkę, bo jest fenomenalna. Naprawdę coś takiego było potrzebne na multiplatformowo, tak? Bo jeśli chodzi o gierkę, która nie jest multiplatformą, a ekskluzywem, to oczywiście Uncharted też jest bardzo świetną grą, a niestety tylko na PlayStation 3. A Far Cry'a trójkę możemy pograć i na Xboxie, i na PlayStation, i na PC. Tak, dosyć fajna opcja, że taka gra tutaj powstała. No, jakiś jad. Gad. Jad, tylko gad. Chociaż ten gad też pewnie ma w sobie jad, który by mógł mnie jakoś osłabić. Chociaż sobie upgrade'owałem tego Jasona, że ukąszenia są mniej po prostu bolesne, mniej tracę zdrowia po ukąszeniu różnych tutaj żmij i różnych innych zwierząt. Więc to się na pewno przyda. I mamy jakieś, nie wiem, minigierki, jakieś zagadki też. No powiem wam, że Far Cry 2 było naprawdę świetną grą i też mi się podobało to wszystko, co tam miało miejsce, tylko że tutaj w Far Cry 3 mamy posterunki, które jeśli zabijemy wszystkich przeciwników, przejmujemy posterunek i on już jest na stałe nasz. W przypadku Far Cry'a 2 było tak, że po prostu zabiliśmy ludzi na posterunku, a oni się potem odradzali. To było chore. Za każdym razem przy przemieszczaniu się z punktu A do punktu B trzeba było wybijać tych wszystkich murzynów, którzy tam byli. To było strasznie denerwujące i gra by była naprawdę świetna i porównywalnie fajna jak właśnie Far Cry 3, gdyby właśnie tych przeciwników tutaj, żebyśmy tych przeciwników mogli po prostu zabić na stałe. Na szczęście zostało to wyeliminowane w trójce i gra się zapowiadała naprawdę świetnie. Nie mogłem się w sumie jej doczekać. Nie wiem czy w sumie w czemu spóźniłem ten start mojego let's playa na kanale. Może dlatego, że po prostu wiele osób mówiło mi, abym po prostu... Żmija jeszcze jakaś. No jeszcze ten się tu na mnie rzucił. Dobra, trzeba go zabić najpierw. Wiele osób mówiło mi, żeby nie nagrywać tu premiery, gdzie tam był szał na to, gdzie wszyscy tego nagrywali, tylko na spokojnie nagrać sobie już jak wszyscy let's play, że po prostu skończą tego let's playa z tej gry. I tak zrobiłem w sumie. Nie wiem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Już też kolejna winda, ale tym razem jakaś drewniana. Zaraz coś czuję, że się rozpadnie na kawałki. To jakiś zamek. Kopalni, dosyć fajnie to wygląda klimatycznie. Tak jak mówiłem, winda się rozpada tutaj. Trzeba będzie z niej szybko uciec, że na razie nie mam możliwości robienia czegokolwiek. Jason się tutaj utkwił. Nogi przymiażdżone, ale to jest drewno, więc nie powinno być problemu. Tym bardziej, że takie spróchniałe drewno jest dosyć lekkie, wydaje mi się. Znaczy spróchniałe, no spróchniałe i też jakieś takie suche widać. Nie, no przynajmniej ja to zaobserwowałem tutaj grając. Ale okej. No i jeszcze jakaś żmija. Dobra. Trzeba przejść, uważać, ponieważ to jest dosyć stromo i też wszystkie elementy są z takiego spróchniałego, suchego drewna, który wydaje mi się, że w każdej chwili może się po prostu zawalić. To jest skarbiec, to nie żaden zamek, jak mówiłem, tylko po prostu jakiś skarbiec, który może będzie jakiś skarb do odnalezienia. Mi się przynajmniej wydaje, że będzie, bo skoro to skarbiec, to musi być coś do odnalezienia. Jest jakiś element.
czyli jak widzicie mamy kolejny element do kompasu, ale widzę ten skarbiec przez to, że wzięliśmy ten element całej tej po prostu burzy. I teraz muszę znaleźć jakieś wyjście, chyba tędy, mi się przynajmniej wydaje. A chyba jednak nie udało się tędy przejść. Okej, zaraz sobie wczytamy checkpoint i wybierzemy inną drogę. Nie, tutaj byłem, tak? Chyba byłem. Zwątpiłem, gdzie jestem przez ten wczytanie tego checkpointa. Okej, tu jest stół. Okej, chyba tu trzeba lecieć na to, tak? Okej, dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, no najwyżej powrócimy tu, gdzie byliśmy. Jak na razie nic się nie wali. Coś teraz... Też nie, wydaje mi się... O, wali się teraz dopiero. Dobra, czyli musimy uciekać tą drogą. Biegniemy za pomocą wciśniętego analoga lewego. Trzeba też uważać, bo widzicie tutaj pewnie jest wiele po prostu zapaści, w które można spaść. I trzeba na to bardzo mocno uważać. Tu jakieś kamienie też spadają, na to trzeba będzie uważać. Okej, tutaj już Jason ten skok wykonał sam, ja tego nie wykonywałem. No i dotarliśmy do tego miejsca, więc zaraz pewnie będzie zakończenie tej misji, jakaś ostatnia kascenka, więc ja się z wami będę żegnał. Zapraszam do kolejnych odcinków, a tymczasem obejrzyjcie sobie ostatnią kascenkę, która została. Cześć! You put a tracker on me, didn't you? Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and... Slip keys open from there, Captain Chip. Wait! Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, so don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? Hmm? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Right then. I'll sort off then, shall I? Keep safe.